Dwie nowe pętle autobusowe powstają w Lesznie. Jedna na Gronowie przy ulicy Jagieły, druga na osiedlu Rejtana. Na obie inwestycje miasto uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu, który obejmował także zakup ośmiu autobusów hybrydowych, które już jeżdżą po leszczyńskich ulicach. Budowa pętli przy ulicy Władysława Jagieły trwa i powinna zakończyć się jeszcze w sierpniu. Do tej pory miejsce, w którym swoją trasę kończyły autobusy linii 11 i 12 było słabo oświetlone, a po większym deszczu pasażerowie skarżyli się na błoto. Teraz ma się to zmienić. Będzie nowe oświetlenie, odwodnienie terenu, a na przystanku autobusowym zostanie ustawiona wiata. Zadowoleni powinni być także kierowcy. Prócz wydzielonej zatoki do odstawienia autobusu oraz peronu technicznego będzie miejsce, w którym kierowca odpocznie czekając na kolejny kurs. Projekt przewiduje także ustawienie toalety. Druga z nowych pętli ma powstać przy ulicy Tadeusza Rejtana, tuż przy lasku niedaleko spółdzielni mieszkaniowej przy lesie. W tej chwili przygotowywana jest opinia ornitologiczna. Jeżeli będzie pozytywna, na plac budowy wejdą robotnicy. Nowa pętla ma być gotowa najpóźniej do końca października.